Józef Wandzik ponownie w Zabrzu. Dziś na meczu Górnika z Radomiakiem. Jak wrażenia? No jak wrażenia, mogły być lepsze, jakby Górnik wygrał, to mogą być lepsze, no ale ładnie zaś było przyjechać i zobaczyć drużynę Górnika, stadion, tą atmosferę, oby jak najczęściej. Gdy rozmawialiśmy kilka dni temu telefonicznie, mówiłeś o tym, że Górnik Zabrze prezentuje taką dobrą piłkę, ładną dla oka. No dziś kilka okazji było, ale no nic nie wpadło. No ja wszystkie mecze Górnika widziałem. Myślę, że Górnik dobrą piłkę gra, ale dużo sytuacji nie wykorzystuje i w paru meczach zrobił bardzo szkolne błędy i przegrał mecze. Ale dzisiaj tak samo, bardzo dobrze zaczął. W piątym minucie mogło być 2-0, do przerwy mogło być no, wykorzystane tam 3-1 na przykład mogło być. No ale co zrobimy? Niewykorzystane sytuacje. Później Radomiak trochę dostał wiatru w plecy, trochę się bardziej do przodu, no ale podział punktów, nie wiem czy zasłużony, ale... Do dziś taki wyjątkowy mecz w Zabrzu, wyjątkowy pod tym względem, że była okazja w klubie biznesu w strefie VIP-owskiej spotkać naprawdę wielu znakomitych piłkarzy, a dla Ciebie to była okazja do tego, żeby spotkać wielu kolegów właśnie z tych lat 80. No tak, no spotkaliśmy się, pogadaliśmy, bardzo przyjemnie było z znowu starymi zawodnikami porozmawiać, oby tak częściej. Oby tak częściej, oczywiście zapraszamy, no ale jutro jeszcze jeden taki ważny dzień, już związany nie z Górnikiem, a z Górnikami, czyli dzielnicą tak, Bytomia. Tak, tak. Ale Górniki zawsze kibicowali Górnikowi, także jutro jest, gramy na stulecie sportu na Górnikach. Grałem mecz z Olbami Schalke Gelsenkirchen. Także wszystkich zapraszamy serdecznie. Dziękuję.